Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na kolejnym szkoleniu z cyklu szkoleń, które Centrum Biznesu organizuje wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie doskonale Państwu znana pani Marta Wróblewska, Bardzo specjalistka Zakładu serdecznie Ubezpieczeń witam. Społecznych oddział w Koszalinie. Dzisiaj mowa będzie o platformie usług elektronicznych i jej nowych funkcjach dla płatników, jak również o obsłudze elektronicznych zwolnień. Elektronicznych zwolnień. To dzisiejsze szkolenie, prezentację otrzymacie Państwo po zakończonym szkoleniu. Też, jeżeli coś Państwu umknie w trakcie szkolenia, proszę się nie martwić, ponieważ te wszystkie nasze szkolenia są nagrywane i później możecie Państwo na naszym kanale na YouTube, jak do niego trafić, zachęcam na naszą stronę facebookową Centrum Biznesu Koszalin. Tam wszystkie filmy też są udostępniane i podlinkowane i z pewnością traficie. Zresztą ja też, jak już mamy wygenerowane, umieszczone, przesyłam do Państwa konkretne linki, w którym miejscu na YouTubie się one znajdują. Szanowni Państwo, ten grudzień to jest takim miesiącem, nazwałabym to maratonem szkoleń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ dzisiaj mówimy o platformie usług elektronicznych. 8 grudnia również zapraszam Państwa na spotkanie z Martą. Mowa będzie o programie Płatnik. 10 grudnia wiem, że już mamy jakąś zawrotną liczbę uczestników, bo ponad 70 osób. Mamy szkolenie na temat świadczeń krótkoterminowych i później 16 grudzień, 16, tak. 16 mowa będzie o małym ZUS-ie plus. Wszelkie szczegóły od tych naszych szkoleń znajdziecie Państwo na stronie Koszalińskiego Serwisu Gospodarczego, czyli biznes.koszalin.pl, bądź też na naszej stronie, na naszym fanpage'u facebookowym Centrum Biznesu Koszalin. Serdecznie Państwa zapraszam, abyście zajrzeli do obu tych miejsc. No cóż, ja życzę Państwu miłego szkolenia. Prosiłabym tylko jeszcze o takie dwie kwestie. Proszę wyłączyć mikrofony, bo wtedy robi nam się. Jeżeli są włączone, robi nam się szum. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, proszę je pisać na czacie. No Tak? dobrze. No to zaczynamy. Życzę Państwu przyjemnej pracy i miłego szkolenia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj poopowiadam Państwu o platformie usług elektronicznych, o najbardziej aktualnej aplikacji naszej, z tego względu, że niestety czas, jaki mamy, okres pandemiczny, nie powiem, że zmusza, ale tutaj niestety są sytuacje takie, że większość spraw często nie możemy załatwić realnie, podejść do oddziału, do inspektoratu. Większość spraw zaczynamy załatwiać elektronicznie. Przez ostatni rok czasu platforma bardzo, bardzo rozwinęła się. Opowiem o tych wszystkich nowościach i powiem, jak z niej korzystać. Poczekajcie Państwo, bo coś. Dobra. PUE istnieje już od 14 czerwca 2012 roku. Zobaczcie Państwo, rozwijała się powoli, powoli, ale tak jak mówię, przez ostatni rok naprawdę jest bardzo dużo. ZUS udostępnia bardzo dużo narzędzi, dzięki którym możemy załatwić sprawy. Bez wychodzenia z domu przez internet oczywiście. Kto może skorzystać z PUE? Na dzień dzisiejszy już osoby, które ukończyły 13 lat, mogą założyć sobie konto PUE. I z tym, że jak założymy konto, musimy potwierdzić swoją tożsamość. Tu od razu powiem, że dla takich osób, które ukończyły 13 lat, dokumentem potwierdzającym tożsamość będzie albo dowód osobisty, bo przecież dziecku możemy wyrobić dowód osobisty, bądź paszport. Legitymacja bądź inny dokument nie jest dokumentem, dzięki któremu możemy potwierdzić tożsamość. Jeszcze raz mówię, tutaj będzie albo
Dowód osobisty, albo jeżeli oczywiście tutaj mówimy o takim osobistym, jeżeli założymy sobie konto i chcemy osobiście w oddziale potwierdzić bądź w innej jednostce potwierdzić tożsamość, to tak jak mówię, dowód osobisty bądź paszport. Jak w ogóle możemy założyć konto? Możemy założyć na kilka sposobów na dzień dzisiejszy już teraz. Możemy założyć je sami osobiście, zarejestrować się. Wchodzimy wtedy na stronę www.zus.pl. W części dotyczącej logowania na dzień dzisiejszy to jest na górze strony, jak się zalogujemy na stronę www.zus.pl. Jest zarejestruj w PUE. Wchodzimy tutaj, podamy swoje dane. Tu mówię o logowaniu, zaczniemy od tego logowania, jeżeli osobiście ktoś chciałby osobiście, ale wcale na dzień dzisiejszy tak nie musi, bo tak jak mówiłam, możemy osobiście zarejestrować się i potwierdzić tożsamość, bądź w sumie nawet prostsza sprawa, zapraszam do oddziału, do inspektoratu, bez rejestrowania się. Jeżeli będziecie Państwo mieli ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i zawsze trzeba mieć ze sobą, pamiętać swój adres mailowy. Bez adresu mailowego na dzień dzisiejszy to już chyba nawet można powiedzieć nie działamy, bo cokolwiek chcemy założyć poprzez internet, musimy mieć ten adres mailowy. Wtedy założymy takie konto na miejscu. Jakie są jeszcze możliwości, żeby założyć konto? Możemy założyć poprzez profil zaufany bądź moje ID. To jest bardzo nowa usługa, ja o niej krótko powiem. Możemy zarejestrować się za pomocą podpisu elektronicznego, za pomocą bankowości elektronicznej albo strony login.gov, inaczej podpisu osobistego, czyli nowego dowodu. A teraz szerzej opowiem o tych możliwościach. Logowanie przez profil zaufany albo moje ID. Wchodzimy wtedy po zalogowaniu się na stronę www.zus.pl, jak wejdziemy i klikniemy zarejestruj, a ja to Państwu pokażę, jak to możemy się zarejestrować. Tylko wejdziemy sobie na stronę internetową. Zaraz, bo tutaj nie mam. Czekajcie Państwo. Nie, tutaj nie mam niestety. Nie mam. Nie mam tutaj akurat, ale jak wejdziecie na stronę www.zus.pl, klikniecie, tak jak pokazywałam, zarejestruj, tam w tym momencie zawsze pamiętajmy też, że konto PUE jest dla osoby fizycznej. Osoba fizyczna zakłada konto i później cokolwiek się dzieje, dzieje się w kontekście tej osoby fizycznej i ta osoba fizyczna odpowiada za to konto. Pamiętajmy, cokolwiek później na tym koncie będzie ona miała pełnomocnictwo dla firmy, dla spółki, dla przedsiębiorstwa zawsze ona odpowiada, bo to jest jej konto. To się wszystko dzieje pod kontem osoby fizycznej. I tak jak mówiłam, rejestrujemy konto na siebie i tam później mamy możliwości właśnie rejestrowania przez profil zaufany. Jak klikniemy tam, to przekieruje nas na stronę, że możemy wybrać sobie profil zaufany. Bo teraz omówię tylko profil zaufany. Jak wejdziecie tutaj na profil zaufany, to przekieruje Was do logowania się na profil zaufany albo przez bank, jeżeli macie profil zaufany przez bank, bo też można mieć profil zaufany przez bank. Także zobaczcie, tutaj już mamy, tutaj mamy szerszy wachlarz, od razu powiem, banków, dzięki którym możemy się zalogować przez profil zaufany. Jest naprawdę kilka banków więcej. Kolejną metodą jest metoda przez login.gov. Jest to inaczej nasz dowód osobisty. Ten nowy dowód osobisty jest z tym chipem. Z tym, że tutaj pamiętajmy, musimy mieć specjalne oprogramowanie, żeby czytało nam ten dowód, bo ten dowód musi być, chip musi być odczytany. A są dwie możliwości. Możemy kupić albo czytnik kosztuje, albo jeżeli mamy smartfon, tylko z tego co doczytałam, to smartfon na dzień dzisiejszy z Androidem, nie mogłam znaleźć czy z iOS-em, czyli od Apple'a. Jeżeli zamontujemy sobie aplikację Edo App,
To jest darmowa aplikacja mobilna i ona musi mieć moduł NFC. W tym momencie też możecie czytać, odczytać ten dowód osobisty i można zarejestrować, założyć sobie konto PUE. Przez bankowość elektroniczną też możemy sobie, tylko że co do banków, z którymi ZUS na dzień dzisiejszy współpracuje, to jest tylko te 6 banków. Jeżeli mamy w innym banku konto, to proponuję już przez ten profil zaufany się wtedy logować, bądź przez certyfikat kwalifikowany. Tutaj przez certyfikat kwalifikowany to tam postępujemy odpowiednio, trzeba się połączyć z certyfikatem kwalifikowanym i też założymy sobie konto. I to są wszystkie możliwości, dzięki którym, zobaczcie, ile jest możliwości bez wychodzenia z domu, że możecie sobie Państwo założyć konto. Jak już mamy konto, to w zależności od tego, jeżeli mamy konto, że rejestrujemy, logujemy się poprzez bank, to logujemy się poprzez bankowość elektroniczną. Wtedy nie wpisujemy loginu i hasła, tylko klikamy zaloguj przez bankowość elektroniczną. Jeżeli logujemy się przez certyfikat kwalifikowany, to klikamy sobie tutaj. A przez profil zaufany, czy przez login gov, czyli przez podpis osobisty, to tutaj sobie klikamy. Ja omówię, jak logujemy się poprzez normalny login i hasło. Wtedy wpisujemy login, hasło i klikamy zaloguj. Jeżeli nie pamiętamy swojego hasła, możemy kliknąć nie pamiętasz hasła, ale tu jest bardzo ważna rzecz, że musimy pamiętać swój login. Pamiętajmy, jak zakładane jest konto PUE, tak jak mówiłam, jest bezwzględnie potrzebny, niezbędny adres mailowy. W tym momencie przy zakładaniu konta na adres mailowy przychodzi informacja z naszym loginem. Jak coś pamięta, można sobie poszukać w swojej skrzynce mailowej właśnie tej informacji, że zostało założone konto. I tam będzie nasz login. Login składa się z 10 cyferek. Tutaj dopowiem jeszcze, że problem też jest, może nie to, że problem. Pamiętajcie, że jak 3 razy błędnie wpiszecie Państwo hasło, profil się zablokuje i niestety nie zalogujecie się, dopóki nie skontaktujecie się z ZUS-em. I teraz macie możliwość, chociaż jest jedna możliwość, jeżeli macie podpis kwalifikowany, to się odblokujecie. Natomiast jeżeli nie macie kwalifikowanego podpisu, czyli tego płatnego podpisu, to niestety nie odblokujecie się. Albo trzeba przyjść do placówki. Jeżeli nie możecie, to polecam kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej. Albo nasze najnowsze dziecko, czyli polecam e-wizytę. Na dzień dzisiejszy bardzo polecam e-wizyty. Można sobie spróbować, co to jest ta e-wizyta. Jest to tak, jak my teraz mamy prezentację, drodzy Państwo, tylko że ja, widzicie mnie, ja Państwa nie widzę. Na e-wizycie jest tak, że widzicie osobę obsługującą, tak jakbyście Państwo byli realnie. To się odbywa też przez odpowiednią aplikację. Już powiem, jak to wygląda. Wtedy wchodzicie na stronę www.zus.pl. I na dzień dzisiejszy, jak wejdziecie na www.zus.pl, od razu jest informacja o e-wizycie. Klikamy umów się na e-wizytę. Później, jak nam wejdzie na stronę, jeszcze raz umów się na e-wizytę. I zobaczcie, w zależności, z którego wydziału chcecie uzyskać informacje, to zaznaczamy odpowiedni dział. Czy chcecie informacje, bo rozpoczynacie działalność, czy pracujecie, czy z zakresu emerytur, rent, czy zasiłków, czy ulgi umorzeń, czy chcecie potwierdzić sobie PUE. Bo założyliście sobie PUE i w ciągu 7 dni trzeba taki profil potwierdzić. To w tym momencie też możecie, zobaczcie, zrobić to poprzez taką wizytę. Jak klikniecie odpowiedni temat e-wizyty, tam trzeba wybrać swoją jednostkę, wpisać swoje dane identyfikacyjne, informacje o udostępnieniu wizerunku i następnego dnia, bo pamiętajcie, że wizytę nie odbędziecie tego samego dnia, tylko wizytę można zamówić sobie na następny dzień. Wtedy kontaktujecie się, w zależności o której zarezerwowaliście tą wizytę, kontaktujecie się z ZUS-em, tak jakbyście byli faktycznie tutaj realnie na sali. Jakie są wymagania? Tutaj wymagania
Ja już nie będę tego przytaczać, to sobie proszę przejrzeć na prezentacji. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. No, trzeba mieć na pewno komputer z internetem i kamerę. Także tutaj polecam skorzystać, spróbować, jak to w ogóle działa. A my teraz wracamy do naszego PUE. Po zalogowaniu się do PUE mamy taki widok. Tutaj na tą chwilę też nie do końca taki widok, bo w zależności co Państwo robią. Po zalogowaniu się na pewno wszyscy mamy zakładkę ogólny. No, jeżeli jesteśmy pracownikiem bądź mamy w ogóle tytuł czy osoba prowadząca, będzie zakładka ubezpieczony. Jeżeli ktoś pobiera emeryturę, rentę bądź inny zasiłek czy zasiłek chorobowy, zasiłki krótkoterminowe, to będzie miał zakładkę świadczeniobiorcy i do tego zasiłek wypłacany przez ZUS. Bo jeżeli ktoś pracuje w dużej firmie zatrudniającej powyżej 20 osób, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, w tym momencie to firma wypłaca zasiłki i nie będzie tej zakładki świadczeniobiorcy. Tu musi zaistnieć wypłata świadczenia realizowanego przez ZUS. Wtedy mamy zakładkę świadczeniobiorcy. Jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, to będzie miał zakładkę płatnik. I tam może sobie przejrzeć swoje wszystkie dane dotyczące działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś jest lekarzem, to będzie miał zakładkę lekarz i tutaj wystawia zwolnienia lekarskie. Jeżeli mamy zakładkę płatnik, to możemy sobie aktywować aplikację e-płatnik i tworzyć dokumenty i wysyłać je. Tu od razu dodam, żeby wysyłać dokumenty, do większości dokumentów trzeba, żeby je wysłać, czy dokumenty z programu e-płatnik, to na 100% wszystkie dokumenty wysyłane z programu e-płatnik muszą być podpisane. Tutaj podpisem obowiązującym na dzień dzisiejszy jest profil zaufany, certyfikat kwalifikowany bądź podpis osobisty. I podobnie jest z większością wniosków. Ja też dopowiem, że są pewne wnioski, które podpisujemy. Samo to, że się logujemy na profilu PUE, to już jest naszym podpisem. Ja pokażę Państwu, które to są wnioski. Jeszcze tylko powiem dwa słowa o podstawowych funkcjach. Jak wejdziecie, zalogujecie się do PUE i próbujecie znaleźć cokolwiek i wchodzimy na daną sekcję, to przy danej sekcji zawsze jest znak zapytania. Jak chcielibyście dowiedzieć się, co nam ta strona pokazuje, to jak klikniemy sobie ten znak zapytania, to tutaj nam się wyświetli strona pomocy z instrukcją, co dokładnie w tej sekcji znajduje się, co możecie znaleźć. Tutaj u góry mamy jeszcze coś takiego jak zadaj pytanie ZUS, to polecam korzystać, jeżeli macie wątpliwości. W sumie teraz macie też Państwo e-wizytę, to możecie korzystać z e-wizyty. Zadaj pytanie ZUS, jak klikniemy, to w tym momencie możemy opisać, ja zaraz zresztą pokażę, opisać sobie, zaraz te trzy funkcje sobie omówimy. I tak jak mówiłam, korzystacie ze znaku zapytania w danej funkcji, co się znajduje i tak jak mówiłam, ładnie system podpowie. Zadaj pytanie ZUS, jeżeli sobie klikniemy, pokazuje nam się okno, możemy opisać treść naszego pytania. Jeżeli już kontaktujecie się Państwo z nami, bardzo proszę, nie mówię, że tutaj ze wszystkimi szczegółami, ale je opisać dokładnie o co chodzi, bo czasami są niuanse pewne, że no nie jesteśmy nawet w stanie odpowiedzieć albo bardzo ogólnie będzie odpowiedź Państwu udzielona. Także bardzo proszę dosyć szczegółowo opisywać i jak klikniecie wyślij, to zapisuje nam się taka wiadomość wysłana, takie zapytanie do ZUS-u w dokumentach i wiadomościach, w komunikatach. Także tutaj bez problemu możecie Państwo korzystać. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, zapisuje to się w dokumentach i wiadomościach, w komunikatach. W komunikatach zapisuje się Państwa zapytanie, ale także i odpowiedź. Jeżeli ZUS już odpowie, tutaj na zapytania odpowiada Centrum Obsługi Telefonicznej. Możemy skontaktować się też z Centrum Obsługi Telefonicznej, ale to w tym momencie, momencik, bo
Ja w jakim momencie odpowiada ZUS na pytania? W zależności jakie jest pytanie, jeżeli nie będzie sprawiało, że tak powiem, problemu odpowiedź, to powiem szczerze, że nawet w ciągu godzinki potrafi być odpowiedź na dane zapytanie i nie będzie tego dużo, od razu powiem, bo to wiadomo, jeżeli mailowe spływają zapytania, to też jest robione w odpowiedniej kolejności. I w zależności od natłoku, jaki na linii będzie. Jeżeli nie będzie dużo tych zapytań, to tak jak mówię, w ciągu godzinki jest zapytanie, podpisuje się wtedy pracownik co tu i macie fajnie odpowiedź na zadane zapytanie swoje. A, czeka już pani drugi tydzień. To musi się coś tam dziać. Albo mają, jest to coś mocno zawiłe pytanie i jest jakiś problem. To powiem szczerze, to tutaj nie wiem. Trzeba byłoby się albo odezwać do nich, albo jeżeli może spróbowałaby pani na e-wizycie poruszyć swoje zapytanie. Bo powiem szczerze, że no ile razy ja sama czasami po prostu jest tyle tych wszystkich wiadomości, tyle tych wszystkich przepisów, że czasami po prostu człowiek no, ma, jak to się mówi, dziurę i kilka razy pisałam zapytanie, to najpóźniej w ciągu 24 godzin, czyli następnego dnia odpowiedź na zapytanie była. To powiem szczerze, że nie wiem. Albo odezwać się do nich i przypomnieć się. Tylko tyle mogę podpowiedzieć. O, tak. Tutaj mamy, jeżeli klikniemy u góry na stronie kontakt z COT, to wyświetli nam się, przeniesie nas do strony www.zus.pl informacja o Centrum Obsługi Telefonicznej i tutaj jest numer telefonu, żebyśmy się mogli skontaktować, ale tak jak mówię, ja polecam naprawdę e-wizyty. To tak jak byliby Państwo realnie, oczywiście jeżeli chcemy skorzystać e-wizyty, to kontaktujemy się w swojej sprawie, bądź jeżeli jesteśmy pełnomocnikiem, to musi być pełnomocnictwo w ZUS-ie złożone. Tutaj pamiętajmy o tym, bo inaczej nie zostanie nam udzielona, jeżeli coś będziemy chcieli szczegółowo. No, merytoryczne zapytania ogólne, odpowiedź oczywiście bez problemu będzie. I kontakt jest Skype jeszcze z COT. Tu już możemy się wtedy połączyć. Podobnie jak, myślę, że podobnie jak e-wizyta, także tutaj można powiedzieć, że to będzie podobnie jak e-wizyta, ale polecam e-wizyty na dzień dzisiejszy, one są. Zanim przejdziecie po zalogowaniu, drodzy Państwo, do PUE, to ja powiem szybciutko o ustawieniach. Jak wejdziecie sobie w zakładkę, w każdej zakładce, czy ogólny, czy ubezpieczony, czy płatnik, są ustawienia. Schodzimy wtedy na dół. Pamiętajcie, że tutaj, tu normalnie mamy przesuwacz taki jak wszędzie. Tu, żeby przesunąć się w wierszach w danej zakładce, mamy u góry taki prostokącik z trójkącikiem. I albo do góry się przesuwamy, albo na dół. I wtedy jak najedziemy na daną sekcję, rozwinie się, co w tej sekcji jest. Tu bardzo proszę sobie wtedy wejść obojętnie, czy ogólną zakładkę, czy ubezpieczone ustawienia. I teraz tak, szybciutko powiem, co w tych ustawieniach mamy, żeby Państwu rozjaśnić, żebyście po prostu wiedzieli. W ustawieniach pierwsze są moje dane. W moich danych są Państwa dane identyfikacyjne. One nie są do zmiany żadnej. Także jeżeli coś się dzieje, odbywa się to poprzez dokumenty, odpowiednie dokumenty w ZUS-ie trzeba złożyć. Następnie mamy dane kontaktowe. Jest Państwa numer telefonu komórkowego i adres mailowy. I można to sobie samemu aktualizować. Także proszę szybciutko sobie przejrzeć i zaktualizować swoje dane, numer telefonu komórkowego i adres mailowy, jeżeli coś się w Państwa danych zmieniło. Następnie, jeżeli wysyłacie dokumenty poprzez profil zaufany czy poprzez certyfikat kwalifikowany, to tutaj dobrze jest się powiązać z danym kontem.
I jeszcze tutaj od razu powiem to, co czasami dzieje się. Wiążemy tutaj, powiązujemy konto ze swoim indywidualnym profilem bądź ze swoim certyfikatem, który jest wydany na nasze imię, nazwisko, tak jak profil zaufany ePUAP. I pamiętajmy, wysyłając dokumenty, wnioski do ZUS-u, podpisujemy swoim własnym podpisem. Nawet jeżeli działamy jako pełnomocnik w imieniu firmy, to nie może tego wniosku z naszego konta podpisać szef, właściciel firmy, dyrektor, bo to jest nasze konto, my za nie odpowiadamy. Dobrze? Tutaj pamiętajcie Państwo, tylko my możemy podpisać dokument z konta, mimo że to je dotyczy, jako, tak jak mówiłam, jeżeli jako pełnomocnik będzie wysyłane, z konta pełnomocnika będziecie wysyłali, to w tym momencie tutaj pamiętajcie, taka sama sytuacja, pilnujemy, żeby to był też nasz podpis, nie szefa, właściciela firmy, bo teraz trzeba byłoby się zastanowić, co jest w niewłaściwych rękach, czy my mamy podpis szefa, uzyskaliśmy dostęp do podpisu szefa, co nie powinno się zdarzyć, czy w drugą stronę, czy szef uzyskał dostęp do naszego konta. Także tutaj pamiętajmy, podpisujemy swoim własnym podpisem. I tak jak mówiłam, tutaj bardzo proszę powiązać konto. Podpisami elektronicznymi, to co już sobie wcześniej mówiliśmy, jest profil zaufany, podpis osobisty albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Moje ID to działa poprzez profil zaufany na równi z profilem zaufanym, jak chcemy sobie założyć konto. I to, co mówiłam, wnioski musimy podpisywać i jest jeszcze taki dodatkowy podpis profilem PUE. Zaraz pokażę, które wnioski na dzień dzisiejszy, powiem Państwu, na dzień dzisiejszy możemy podpisywać profilem PUE. Co to jest? Aha, jeszcze jedna. Jeżeli się logujemy, jeżeli chcemy podpisać dany dokument, wniosek czy dokument i wychodzi nam, że mamy profil PUE, podpisujcie Państwo profilem PUE. To, co jest pierwsze, jeżeli jest profil PUE, jeżeli nie będzie, bo są tak jak dokumenty do ZUS-u wysyłamy z e-płatnika, to tam nie ma profilu PUE, to wybieramy dany podpis. Jeżeli próbujemy coś wysłać i będzie profil PUE, podpisujcie Państwo profilem PUE. I teraz tutaj udostępniłam Państwu, jakie wnioski są podpisywane profilem PUE. Od razu powiem, że to są wszystkie wnioski dotyczące tarczy. I dosyć sporo wniosków zasiłkowych, to proszę sobie przejrzeć. Jak już jesteśmy na wnioskach, to ja powiem, że na dzień dzisiejszy troszeczkę się zmieniło. Wcześniej był wniosek ZZU, zgłoszenie zapytania ubezpieczonego, teraz już nie ma takiego wniosku. Ten wniosek został zastąpiony wnioskiem pismo ogólne POK. Tutaj, jeżeli chcemy wysłać wniosek do ZUS-u, a nie możemy znaleźć wniosku sformalizowanego, wtedy możecie Państwo wysłać wniosek POG, czyli pismo ogólne. Tam możemy wcześniej do tego wniosku też dołączyć dokumenty robocze, czyli jeżeli mamy tam we wniosku, mamy możliwość uzasadnienia, co my chcemy, jakie zapytanie, czy co chcemy, ale jeżeli jest jeszcze czy taka potrzeba, to możemy sobie wcześniej przygotować pismo, zeskanować to pismo do komputerka i jak tworzymy pismo ogólne, dołączamy ten wniosek i wysyłamy już z wnioskiem. Także tutaj widzicie Państwo, pismo ogólne jest podpisywane podpisem PUE, czyli to, że mamy dostęp do profilu. Wnioski zasiłkowe, zobaczcie Państwo, wniosek Z3, Z15, wnioski zasiłkowe, wnioski emerytalne. Tu proszę sobie spokojnie przeanalizować w zależności, z której grupy będziemy potrzebowali wnioski.
Polecam też w kanałach dostępu ustawić sobie, jak wejdziemy po danych profilu kanały dostępu, tam mamy Centrum Obsługi Telefonicznej. Aktywujcie sobie Państwo Centrum Obsługi. Jeżeli zdarzyłoby się Państwu skontaktować z Centrum Obsługi Telefonicznej, w tym momencie uwierzytelnią Państwa i wszelkie informacje uzyskacie Państwo. Co dalej mamy? W rolach i upoważnieniach mamy informacje, jakie role macie na koncie, jakie posiadacie wy upoważnienia, kto wam udzielił upoważnienia, z jakich firm, komu wy udzieliliście do swojego konta upoważnienia. Jeżeli takie upoważnienia są ograniczone, bo można ograniczyć upoważnienia, jeżeli chodzi co do płatnika, do samego ESLA, czyli elektronicznych zwolnień lekarskich, to będziecie mieli taką tutaj informację. Od razu powiem też, macie coś takiego jak zdarzenia biznesowe. Nie wiem, czy Państwo przeglądali. Zdarzenia biznesowe to jest nic innego jak kalendarz albo informacje, co się działo na danym koncie, gdzie wchodziliście. Jeżeli dostęp do profilu płatnika jest ma kilka osób, to tutaj ładnie będzie wszystko wiadomo. Operator jest podawany login osoby i zobaczcie, tu ładnie wszystko widać, co dana osoba robiła. Jak jeszcze wejdziemy, zaznaczymy daną operację i wejdziemy w szczegóły, dokładnie o której godzinie to się działo. Także tutaj pamiętajcie, w komputerze nic nie zginie. Mamy też możliwość w ustawieniach konta zaznaczyć sobie, jak chcemy uzyskiwać informacje, czy elektronicznie, czy papierowo, czy osobiście, ale to nie jest wiążące z tego względu, że przy każdej wysyłce system i tak się pyta jeszcze, jak chcemy uzyskać taką odpowiedź. Ustawienia subskrypcji. Ustawienia subskrypcji polecam sobie ustawić, jeżeli chodzi o zaświadczenia lekarskie, szczególnie co do zakładki płatnika, można sobie przejrzeć te 25 typów zdarzeń. Jak zaznaczymy dane zdarzenie, klikniemy ustaw subskrypcję, wyjdzie nam wybór kanału subskrypcji. Jeżeli mamy telefon, możemy ustawić sobie, że chcemy uzyskiwać wiadomość SMS. Mailowo to zawsze. I teraz możemy ustawić sobie, że uzyskujemy wiadomość albo zbiorczo, albo jednostkowo. Zbiorczo wtedy takie informacje przychodzą raz na dobę o północy, jednostkowe to po każdym zdarzeniu. Czyli jeżeli ustawimy sobie zwolnienia jednostkowo na SMS-a, wtedy będziemy dostawać po każdym zwolnieniu, jak wpłynie na konto, SMS-a. Jak sobie ustawimy też co do swojego konta takiego SMS-a jako osoba ubezpieczona, to będąc u lekarza dostaniemy SMS-a, że zaświadczenie lekarskie, jak lekarz przy nas wystawia nam zwolnienie i już mówi, że tak, on już wysłał do ZUS-u zwolnienie, w tym momencie uzyskacie takiego SMS-a, że zaświadczenie lekarskie z ZUS-a na okres od kiedy do kiedy o numerze i dla płatnika zostało przekazane na profil Twojego płatnika. I tak jak mówiłam sobie, teraz już przejdziemy do omówienia, jakie dane są w której zakładce. Zaczniemy sobie od omówienia ubezpieczonego, czyli pracownika, co tam się dzieje, czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Omówimy sobie emerytę, rencistę, czy osobę, która jest na zasiłku i przedsiębiorcę. Są jeszcze dwa specjalne profile, komornik i lekarz. Jeżeli chodzi, bo tutaj cały czas zaznaczałam, że konto jest dla osoby fizycznej, tak, i tylko i wyłącznie dla osoby fizycznej, ale jeżeli chodzi o spółki, spółki mogą działać poprzez przedstawiciela. Wtedy składane jest pełnomocnictwo dla danej osoby, która ma konto. Ono jest składane na piśmie albo może być też przesłane elektronicznie. Tylko tu już powiem, elektronicznie może być przesłane, jeżeli tak jak ja mam swoje konto i chciałabym udzielić komuś pełnomocnictwa, to ja ze swojego konta jako osoba fizyczna mogę wysłać pełnomocnictwo dla danej osoby. Podobnie jest, jeżeli będzie to spółka, to właściciel firmy ze swojego konta może wysłać pełnomocnictwo do swojego przedsiębiorstwa, do swojej firmy. Ja bardzo bym prosiła, ktoś ma włączony mikrofon, o wyłączenie mikrofonu.
Pamiętajcie też Państwo, że jeżeli dana osoba przestaje pracować w firmie, to bardzo proszę pamiętajmy, żeby odwołać takie pełnomocnictwo z tego względu, że w tym momencie jak nie odwołamy pełnomocnictwa, osoba nie pracuje, a cały czas ma dostęp do danych firmy. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to tak jak pokazywałam, no możemy sobie sprawdzić na swoim koncie, jeżeli mamy konto, bo wcale jeżeli udzielamy pełnomocnictwa, my nie musimy zakładać konta swojego. Pełnomocnik będzie działał w naszym imieniu. Jeżeli pełnomocnik nie będzie miał konta i nie jesteśmy pewni, czy do danej firmy ktoś ma pełnomocnictwo, zapraszam czy do oddziału, czy poprzez e-wizytę, czy zapytanie poprzez SOT. Zawsze możecie Państwo napisać zapytanie i odpowiemy, kto ma dostęp do danych. Pełnomocnictwa, ja już tutaj nie będę omawiała dokładnie pełnomocnictwa. Poczekajcie Państwo. Nie działa? Działa internet. Nie będę omawiała pełnomocnictwa, bo tak jak mówiłam, w razie jakby coś możecie Państwo się skontaktować z nami i powiemy, kto to pełnomocnictwo ma samego druku. A sam druk tylko powiem tyle, że przy wypełnianiu druku w pierwszej części wpisujemy osobę, która udziela pełnomocnictwa. Jeżeli to jest przedsiębiorstwo, to tu wpisujemy dane dyrektora. Następnie oświadczenie osoby i zaznaczamy. Jeżeli to jest przedsiębiorstwo, no to ta osoba, która dostaje pełnomocnictwo, działa w imieniu innego podmiotu. To zaznaczacie tutaj. Jeżeli chodzi o działanie w imieniu innego podmiotu, to tutaj wpisujemy dane. Tu wpisujemy dane pełnomocnika i tutaj mamy zakres pełnomocnictwa. W zakresie pełnomocnictwa zawsze wczytajmy się spokojnie, co tutaj jest. Dlatego, że możemy zaznaczyć, że jednorazowo coś osoba ma nam sprawdzić albo do reprezentowania w ZUS, czyli realnie jak dana osoba przyjdzie, albo do załatwiania spraw na platformie usług elektronicznych. Tutaj mam zapytanie, jeśli jest pełnomocnictwo do składek, to można dać pełnomocnictwo kadrowe i tylko dostęp do SLA. Jak najbardziej, to zaraz pokażę, na drugiej stronie to będzie. I teraz w tym momencie takie pełnomocnictwo wygląda, że zaznaczamy do załatwiania spraw za pomocą PUE, czyli Platformy Usług Elektronicznych. Tu zawsze zastanówcie się, jeżeli księgowa załatwia sprawy za Państwa, czy nie powinno być też do załatwiania spraw w ZUS. I następnie tutaj wtedy zaznaczamy odpowiednie dane, że to ma być płatnik składek i zaznaczamy SLA. Wtedy taka osoba będzie miała dostęp tylko do elektronicznych zwolnień lekarskich. Nie będzie nic więcej. Jeżeli nie zaznaczymy, zostawimy tylko zaznaczony płatnik składek, taka osoba ma dostęp do wszystkich danych dotyczących płatnika. Czyli tam mamy wszystkie dane, które płatnik jest zobowiązany do naszych dokumentów, do osób, które mamy zgłoszone i do zwolnień lekarskich również. Pamiętajcie też, tak jak mówię, sprawdzajmy te pełnomocnictwa, kto ma do nich dostęp. Jeżeli coś, zapraszam o kontakt z nami i bez problemu Państwo uzyskają tą informację, kto ma dostęp. Powiedzcie mi Państwo jedną rzecz, bo teraz mam podzielone ubezpieczony, płatnik i świadczeniobiorca. Co omawiamy ubezpieczonego, czy jak zrobimy? Proszę mi powiedzieć, którą zakładkę, co by Państwo chcieli tak najszerzej, żebyśmy sobie omówili. Ja jeszcze dodam, bo nie mówiłam za szeroko o zakładce ogólnej. W zakładce ogólnej, jeżeli ktoś jeszcze nie aktywował bonu turystycznego, to on znajduje się w zakładce ogólnej. Omawiać po kolei, co jest w zakładkach. Ja to szczerze mówiąc omówię tak szybciutko, myślę. Płatnik, dobra, zaraz wejdziemy na płatnika, ja tylko tak szybko, dobra, ubezpieczony to tak, że tak powiem, przelecimy sobie.
Szanowni Państwo, nie bójcie się. Dopóki nic nie zrobicie, powiem szczerze, jak jesteśmy zalogowani, można klikać sobie z sekcji na sekcję, z profilu na profil. Wejdźcie sobie spokojnie na zakładkę ubezpieczonym, przejrzyjcie, co tam macie, bo powiem szczerze, że najlepiej jest poznać sobie aplikację na swoich danych. No przecież jak pracuję, to wiem, ile zarabiam, wiem, ile składek jest odprowadzane. Także to najprościej sobie przeanalizować na swoich danych. Ja zwrócę tylko na kilka takich rzeczy, które mogą się Państwu przydać do wykorzystania. Jak wejdziecie na zakładkę ubezpieczone, są moje dane, no to przejrzyjcie sobie. Później moje dane potwierdzenia. Tutaj możemy przygotować sobie tak jakby wniosek, jakby zaświadczenie o aktualnym zgłoszeniu do ubezpieczeń, o wysokości podstaw, jak zaznaczymy sobie od kiedy do kiedy, i jakie ubezpieczenia chcemy, to wyjdzie nam takie jakby zaświadczenie przerwy w pracy, czyli od kiedy do kiedy miałem zwolnienia, czy inneż przerwy w zatrudnieniu i czy mam zgłoszonych członków rodzin. Takie zaświadczenia możecie Państwo sobie, to są tak zwane potwierdzenia, możecie sobie stworzyć bez problemu od razu. I wygląda to w ten sposób, że wchodzicie na potwierdzenia, zaznaczacie odpowiednie dane, które chcecie mieć potwierdzone, klikacie podgląd, otworzy Wam się dokument i dopiero jak klikniecie podgląd, obejrzycie ten dokument, możecie kliknąć zatwierdź. Jak klikniecie zatwierdź, ja akurat stworzyłam potwierdzenie o zgłoszeniu członków rodziny i co jest bardzo ważne, na co chciałam zwrócić uwagę, to musi być taka kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Jak klikniecie podgląd, to pierwszy raz nie będzie tej pieczęci. Dopiero jak klikniecie zatwierdź, to później taka pieczęć się pojawia, znaczy się, że to jest już faktycznie wystawione zaświadczenie, można powiedzieć, z danych ZUS-u. Można sobie zweryfikować autentyczność tego zaświadczenia, jak wejdziecie tutaj na ten link, co tam pokazywałam, przekieruję Państwa na wyszukiwarkę i jak wpiszecie dane z tego zaświadczenia, to bez problemu, jeżeli nie wiem, do urzędu jakiegoś potrzebujecie, do banku, bank może sobie to sprawdzić, potwierdzić to sobie. Następnie przejrzyjcie sobie po kolei, co mamy tutaj na koncie ubezpieczonego. To są wszystkie nasze dane i możecie, jeszcze jedna rzecz na dzień dzisiejszy jest, ja jej tutaj nie mam. Pod raportami informacyjnymi, jeżeli ktokolwiek z Państwa był, o, jest coś takiego, news, informacja o kwarantannie lub izolacji domowej. Już mówię, jak to wygląda. Od 1 grudnia w ogóle można powiedzieć, że już fajnie usystematyzowały się tutaj dane, bo mamy naprawdę bardzo bieżące dane. Z tego względu, że informacje, te dane, od razu powiem, o kwarantannie i izolacji, to nie wprowadza ZUS. To jest poza ZUS-em, wprowadzają to lekarze POZ-u bądź inni lekarze, a na dzień dzisiejszy też już i laboratoria. Jeżeli będziecie Państwo mieli skierowanie na test, idziecie na test i no i macie wynik testu, czy pozytywny, czy negatywny, czy tak, w sumie pozytywne i negatywne jest tylko. Te dane są wprowadzone do systemu EPW i te dane wprowadza też już pracownik laboratorium i wygląda to w ten sposób, że jednego dnia wprowadzone są. Zawsze można powiedzieć, tu są dane o jeden dzień opóźnione, bo są wprowadzane dane przez lekarza, przez laboratorium, przetwarzają się, nocą są przesyłane do PUE. I następnego dnia wchodząc już widzicie informacje o tej izolacji czy kwarantannie. Obowiązującym statusem, jaki czytamy, jest ten właśnie obowiązujący. To ten status obowiązujący, czyli te przerwy są aktualne. Czyli tak jak tutaj widzimy, osoba miała kwarantannę i czytamy tylko to, co jest obowiązującym. Od 11 do 12 była kwarantanna, a od 12 już była izolacja. Ten zastąpiony już nie czytamy, dobrze? Także tutaj pamiętajcie, osoba może sobie sprawdzić. Takie same dane powinniście mieć Państwo na koncie e-pacjent. Ja chciałam omówić tutaj chwilę, skupić się na, nie to, że ubezpieczony, dokumenty i wiadomości, chodzi o dokumenty i wiadomości. Dokumenty i wiadomości, czy na zakładce ogólny, czy
ubezpieczony czy płatnik, ta zakładka jest taka sama, podobnie jak świadczeniobiorcy. Jeżeli w wiadomościach przychodzą wiadomości, to co się zadziało na danym koncie. Jeżeli lekarz wystawił nam zwolnienie, to przyjdzie takaż informacja. Jeżeli ZUS przyśle odpowiedź na pismo, to też tutaj w wiadomościach ta informacja jest. I teraz z dokumentów i wiadomości tworzymy wnioski. Jak to robimy? Ja to najprościej powiem, że trzeba się ustawić na taką drabinkę. Zaczynamy od dokumentów roboczych. Dokumenty robocze, jak sama nazwa mówi, coś będziemy przygotowywać. Jak przygotujemy dany wniosek, zaraz pokażę, jak to wygląda, to następnie, pamiętajcie Państwo, przygotowujemy wniosek, wysyłamy go i ten wniosek uznajemy za wysłany, jak widzimy go w dokumentach wysłanych. Dopóki nie ma wniosku w dokumentach wysłanych, nie ma tego wniosku wysłanego do ZUS-u. ZUS go nie ma. Także pamiętajmy, jak już wysłaliśmy dokument, czekamy na odpowiedź, na zaświadczenie i wtedy przychodzi informacja znowu do wiadomości, ale czytamy tą wiadomość w skrzynce odbiorczej, że jest zaświadczenie czy odpowiedź na nasze pismo. Jak to w praktyce wygląda? Logujemy się do swojego konta, przechodzimy do dokumentów zakładki ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik. Tutaj wybieramy dokumenty i wiadomości, dokumenty robocze i na dole klikamy utwórz nowy. Jak klikniemy utwórz nowy, wyjdzie nam lista wniosków. Jeżeli mamy chwilę czasu, to szukamy swój wniosek, może będzie na pierwszej stronie tych wniosków, około setki już jest, prawie wszystkie są, a jeżeli czegoś nie ma, proszę wykorzystać wniosek ogólny, pismo ogólne, czyli wniosek POG, POG. Możemy też wykorzystać filtr. Jak z tego filtru korzystamy? Nad wnioskami, nad nazwami wniosków mamy takie trzy kropeczki i mamy filtr. Klikamy na ten filtr, otworzy nam się filtr. I teraz, gdzie mamy kolumnę, mamy nazwę i albo po nazwie, albo możemy rozwinąć i zobaczyć, co innego możemy szukać. Podobnie jest, od razu dodam, póki mi się przypomniało, w kwarantannie i izolacji. Jeżeli szukacie kogoś, bo bardzo dużo firma zatrudnia osób i chcecie jakoś posegregować i chcecie kogoś indywidualnie sprawdzić, to tak samo klikacie tam na filtr, w kolumnie wybieracie imię, nazwisko albo PESEL i w wartości wpisujecie. Jeżeli imię, nazwisko, to wpiszcie imię, nazwisko. Jeżeli PESEL, to wpiszcie PESEL. Filtruj i wyjdzie tylko ta osoba i wtedy będziecie mieli Państwo jasność. I analizujecie sobie daną osobę. A my wracamy do wniosków. Jak już wybierzecie sobie filtr, to w nazwie wpisujemy wartość, na przykład wniosek US7, to jest wniosek, bo chcemy wiedzieć, u kogo pracowaliśmy i w jakich okresach. Wniosek o przebiegu ubezpieczeń chcemy sobie złożyć. To wpisujemy US7, wpisujemy nazwę, klikamy filtruj, wtedy to okno zniknie i pod spodem jest utwórz dokument. I jak klikniemy utwórz dokument, to nam się, to nam się utworzy ten dokument. A tu jeszcze chciałam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po zmianach od 14 listopada zmieniły się nazwy wniosków. Te nazwy są dostępne na internecie. Ja tutaj dołączyłam Państwu te informacje też do prezentacji. Możecie sobie przejrzeć. Tutaj mamy jakie nazwy były w wniosku wcześniej, jakież teraz są. Także przejrzeć sobie proszę, żebyście Państwo, jeżeli coś będziecie potrzebowali, może proszę wykorzystać. Zobaczcie, tutaj ten wniosek US7, to jest wniosek o wydanie zaświadczenia informacji z konta osoby ubezpieczonej. Wcześniej było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wniosków. Teraz jest tylko jeden. Po prostu na wniosku zaznaczamy odpowiednie dane, które chcecie uzyskać z ZUS-u. I tutaj też wszystkie informacje, co i jak się pozmieniało, także możecie Państwo sobie przejrzeć, a najlepiej zalogować się do PUE i zobaczyć, jak to wygląda. Teraz już wracamy, jak kliknęliśmy utwórz wniosek, otwiera nam się wniosek. Tutaj dodam, że wnioski nie są ciurkiem, tylko są rozdzielone na strony. Strona pierwsza, druga, trzecia.
wypełniamy po kolei, system pokazuje nam, co trzeba wypełnić. Jeżeli wysyłamy wnioski z naszej strony, dosyć dużo informacji system podpowiada, po prostu ściąga z naszego konta. Jeżeli wypełnicie dany wniosek, klikamy sprawdź. Po sprawdzeniu, jeżeli w błędach i uwagach będzie wszystko czysto, będzie zero, to klikamy zapisz, OK, zamknij, OK. I mamy przygotowany wniosek. Jak klikniecie zamknij, system nam już przejdzie do, można powiedzieć, wysyłania danego wniosku. Prawie że. Jeżeli mamy potrzebę, możemy dostać wcześniej zapisany jakiś dokument. Na przykład jeżeli w imieniu kogoś coś chcemy, no to możemy dodać pełnomocnictwo, że chcemy dla kogoś wysłać, albo inne dodatkowe dokumenty. Po dołączeniu dokumentów klikamy wyślij. System, takie to, co mówiłam, przy wysyłce PUE pyta nas się, jaki chcemy sposób odpowiedzi. Czy chcemy elektronicznie, żeby było, czy pocztą tradycyjną, czy do odbioru w terenowej jednostce. To wtedy odpowiednio sobie zaznaczamy. Klikamy OK, podpisujemy dany dokument. To jeszcze raz powiem, to co mówiłam, jeżeli będzie profil PUE, to podpisujemy profilem PUE. Jeżeli nie będzie profilu PUE, to wybieramy odpowiedni podpis, jakiego używamy. I jak będziemy mieli informację, dokument został wysłany, to też z automatu Państwa przekieruje na dokumenty wysłane, bo tam się ten wniosek zapisze, jak tutaj będziecie Państwo mieli ten dokument. Dokument został wysłany do ZUS. Jak klikniecie na przykład podpis z profilem PUE, przekieruje na stronę PUE, logujemy się, podpisujemy i wtedy dokument jest wysyłany. I to, co mówiłam, jak ten dokument będzie, musi być w dokumentach wysłanych, żeby uznać go za wysłany. Tu zaraz dopowiem jeszcze jedną rzecz. Próbujecie coś wysłać, kręci, kręci i zniknął ten dokument. Drodzy Państwo, sprawdźcie w zleceniach. Gwarantuję, że jak zniknął dokument, który próbowaliście wysłać, to on na chwilę obecną będzie w zleceniach. Przechodzimy wtedy zlecenia. My sobie zaraz też dojdziemy do zleceń. Ja tam omówię, pokażę to Państwu. Wysłaliśmy dokument, czekamy, wysłaliśmy wniosek, czekamy na odpowiedź. Dostajemy informację w wiadomościach, że w skrzynce odbiorczej mamy wiadomość. Wchodzimy w skrzynkę odbiorczą i tam mamy dwie zakładki. W tych dwóch zakładkach będą tak, dokumenty wymagające poświadczenia odbioru. Tak samo jak przychodzicie do ZUS-u, odbieracie czy gdziekolwiek odbieracie jakieś pismo, trzeba potwierdzić odbiór, czyli piszemy otrzymałem, dzisiejsza data, podpisujemy dany wniosek i odbieramy ten dokument. I tutaj podobna sytuacja, potwierdzamy jednym z podpisów, albo profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, albo podpisem kwalifikowanym. Jak podpiszemy dany dokument, dane zaświadczenie, możemy sobie go odczytać, wtedy nam już się to zaświadczenie, ten dokument zapisuje w liście dokumentów odebranych, zaznaczamy, wchodzimy w szczegóły, możemy wydrukować, przejrzeć sobie ten dokument. Także tak wygląda zasada. Jeszcze jedna rzecz jest, to w komunikatach już Państwu mówiłam, kosza nie będę mówić. Pokazałam teraz, jak z dokumentów wysłać wniosek. Podobnie możemy utworzyć wniosek, ale zacząć, można powiedzieć, rozpocząć wyszukiwanie wniosku w usługach. Te wszystkie wnioski są w usługach. Jak wejdziecie w usługi, szukamy po nazwie dany wniosek, zaznaczamy i od razu powiem, jak zaczniecie tworzyć ten wniosek i będziecie wysyłali, ta pierwsza ścieżka z dokumentów roboczych, utworzycie sobie ten wniosek, wyślecie, to później przekieruję Państwa po wysyłce już tak jak normalnie wysyłacie z dokumentów roboczych, też na dokumenty wysłane. Także tutaj pamiętajmy i tak jak mówiłam, tworzycie ze strony, można stworzyć wnioski Dobry Start i Rodzina 500+. I to co mówiłam, próbujecie wysłać wniosek, zawiesiło się.
To jest tylko sprzęt, nie denerwujmy się, ale bardzo moja ogromna prośba, jeżeli się zwiesiło, trzeba zrestartować system, cały komputer. W tym momencie po zalogowaniu się znowu do PUE, wejdźcie w zlecenia. Gwarantuję, że ten wniosek tam się zapisał. I w tym momencie wystarczy, jak wejdziecie, zaznaczycie, potwierdzicie odpowiednim podpisem i dany wniosek już zmieni swoje miejsce, przejdzie do dokumentów wysłanych. O elektronicznych zwolnieniach lekarskich od strony ubezpieczonego nie będę mówić. Jeżeli ktoś ma profil świadczeniobiorcy, a jeżeli jeszcze nie ma, to polecam, w ogóle jeżeli ktoś nie ma PUE, to o Matko Boska polecam założyć. Na profilu świadczeniobiorcym widzimy wszystko, to co nas dotyczy, naszego świadczenia. Jeżeli ktoś ma emeryturę, widzi numer świadczenia, kiedy, jakie decyzje były aktualizujące, waloryzujące, jaki numer rachunku jest podany, nasze potrącenia, wszystko co dotyczy naszego świadczenia. Świadczenia krótkoterminowego, czyli zasiłki, jeżeli ktoś za ZUS wypłaca zasiłek, jesteśmy małą, pracuję w małej firmie, to tu będziemy wszystko widzieli, uzyskamy dostęp do PIT-u, będziemy widzieć, czy mamy zgłoszonych członków rodzin, jeżeli ktoś świadczenie pobiera. Też zaświadczenia lekarskie widzi taki świadczeniobiorca, także tutaj też wszystkie dane świadczeniobiorca widzi. Jeżeli chodzi o płatnika, moja ogromna prośba, ja tutaj dopowiem tylko jedną rzecz, że jeżeli mamy zakładkę płatnika, to zaświadczenie o niezaleganiu to w ogóle można tworzyć chyba z czterech dobrych miejsc. Z dokumentów i wiadomości, zobaczcie, z usług, ale jak wejdziecie sobie na salda bieżące, to zobaczcie, moja ogromna prośba też, sprawdźmy sobie zawsze salda bieżące, zanim wyślemy wniosek. Jeżeli na saldach bieżących będzie winien, no to wiadomo, że nie dostaniecie tego wniosku, będzie decyzja odmowa. No chyba, że macie Państwo podpisaną, macie Państwo podpisany układ ratalny bądź umowę o odroczenie. No to wtedy tak, to jest widoczne, ale nie jest należne. Jeżeli jest saldo na zero bądź ma, to jak najbardziej wysyłamy wniosek. Wystarczy, że klikniecie tutaj, złóż wniosek EWN i bez problemu wejdzie Państwu w ten wniosek i zapisujemy ten wniosek i wtedy bez problemu wysyłamy ten wniosek. Następnie mamy salda miesięczne, jak to u Państwa wygląda, możecie sobie popatrzeć, należne składki i wpłaty, podział tych wpłat, jak to wygląda w ZUS-ie, podział wpłat. Jeżeli ktoś ma działalność i płaci składki jako mały ZUS według swojego przychodu, to tutaj jest kalkulator, który może sobie wykorzystać, żeby obliczyć swoją podstawę. Tu widzimy swoje deklaracje rozliczeniowe, osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Tutaj najszybciej zobaczycie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, bo jeżeli system przygotuje dla płatników, którym oczywiście przygotowujemy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe i już jest udostępniona i jest w trakcie przygotowań do masowej wysyłki, to Wy już tutaj to widzicie. Jeżeli jest jakaś korespondencja do Państwa, dane płatnika, także tu też możecie wszystko sobie przejrzeć i też jeszcze moje dane potwierdzenia. Tutaj podobnie jak na koncie ubezpieczonego, płatnik może sam sobie utworzyć takie jakby zaświadczenie dotyczące, zobaczcie, salda bieżącego, potwierdzenie o byciu płatnikiem składek pobieranych przez ZUS, liczbę ubezpieczonych, czyli czasami Państwo potrzebujecie do zaświadczeń o niezaleganiu liczbę ubezpieczonych. Tu możecie sobie sami to stworzyć. Informacje o danych adresowych płatnika, siedziby, korespondencji, jak to wygląda i wysokości składek za osobę prowadzącą działalność na ubezpieczenie zdrowotne od kiedy do kiedy. Podobna sytuacja, zaznaczamy odpowiedni zakres danych, który potrzebujemy, klikamy podgląd, wtedy jeszcze bez tej pieczęci widzicie ten dokument, klikamy zatwierdź. Jak już będzie przygotowany dokument, to wtedy widzicie z tą pieczęcią, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i można sobie potwierdzić. Zaświadczenia lekarskie i
Tutaj chciałabym się chwilę skupić właśnie na tych zaświadczeniach lekarskich od strony płatnika. Tu jeszcze jest jedna zakładka, ach, tylko ja tutaj jej nie mam, ale to zaraz Państwu pokażę. Kwarantanna i izolacja. To jest podobnie jak tam pokazywałam na zakładce ubezpieczonego, tylko tam macie informacje za wszystkich Waszych ubezpieczonych. I myślę, że już teraz od 1 grudnia, wracając jeszcze do tej kwarantanny i izolacji, jak laboratoria wpisują dane do systemu i jest to na bieżąco wpisywane do systemu EPW, to myślę, że już nie będzie takich problemów, jak były, powiem szczerze, teraz koło pod koniec miesiąca listopada, gdzie zostały po prostu pewne dane troszkę później wprowadzone, bo wcześniej wyglądała zasada tak, że laboratoria przekazywały wyniki do sanepidu i sanepid wpisywał. Czasami to trwało 4 dni, a czasami i dłużej. Także nie było to na bieżąco. No tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jest to wprowadzane już wszystko na bieżąco i miejmy nadzieję, że jak najmniej pomyłek będzie. Pamiętajmy, że to też robią ludzie, jest tego wszystkiego dużo i to jest taki szalony okres i miejmy wyrozumiałość dla siebie nawzajem. Wracając teraz do samych elektronicznych zwolnień lekarskich, wracając jeszcze w połączeniu z izolacją i kwarantanną, izolacja, kwarantanna jest traktowana jak zwolnienie lekarskie, czyli wypłacamy, jeżeli należy się wynagrodzenie, to wynagrodzenie, jeżeli już zasiłek, to zasiłek wypłacamy takiemu pracownikowi i sprawdzajmy też właśnie tą kwarantannę, izolację, łączmy też ze zwolnieniami elektronicznymi i zawsze patrzmy od początku do końca ten okres razem, analizujmy i wypłacamy od początku do końca, kiedy osobie ubezpieczonej należy się świadczenie. Jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie, na pewno wiecie Państwo, że zwolnienia lekarskie pierwszym krokiem, gdzie są te najprościej mówiąc zielone zwolnienia lekarskie, takie jak kiedyś pracownik przynosił do Państwa, to one są tutaj w dokumentach i wiadomościach, korespondencja w ZUS na zakładce płatnika. Czyli pierwsze nasze kroki, bo tam prawda jest taka, że lekarz jak wystawi zwolnienie, to pierwszy krok, a ja przejdę, bo to jest to samo to, co omawiałam tutaj, a przejdziemy do elektronicznych zwolnień lekarskich, jest. Pierwszym krokiem, jak przychodzi zwolnienie lekarskie, to wpada ono, poczekajcie Państwo, bo szukam, nie, to jeszcze jest tutaj, nie, dokumenty ubezpieczeniowe, dobra, zaświadczenia lekarskie. Pierwszą w sumie jednocześnie, jak lekarz wystawi zwolnienie, to dostajecie Państwo we wiadomościach informację, że dany pracownik ma wystawione zwolnienie lekarskie i jednocześnie wpada tutaj w dokumentach i wiadomościach zaświadczenia lekarskie. I tutaj można powiedzieć, jest to zielone zwolnienie lekarskie, na podstawie którego mogą Państwo wypłacić wynagrodzenie bądź zasiłek chorobowy, bądź inny rodzaj świadczeń, czy opiekę na dziecko, czy na innego członka rodziny. A już tłumaczę dlaczego. Poczekajcie Państwo, usługi, nie. Ach, tutaj to mam. Jak wiecie Państwo, na dzień dzisiejszy lekarze wystawiają zwolnienia, no to macie ekspresowo te zwolnienia, tylko że pamiętajmy i pracownicy też powinni pamiętać, że mimo że mamy elektroniczne zwolnienia, cały czas pracownicy mają obowiązek informowania Państwa, że nie będą w pracy. Tutaj już nie ma konieczności pilnowania tego 7-dniowego terminu, chociaż no mówię, czasami jeżeli następuje błąd w zwolnieniu lekarskim, to faktycznie nie macie tego zwolnienia lekarskiego, ale to wtedy lekarz musi poprawić i najczęściej wszystko jest w porządku. Też pamiętajmy, że jeżeli założymy profil zaufany dla danego płatnika,
nie może on być zamknięty. Tutaj pamiętajmy też o tym. Jeżeli płatnik nie ma profilu PUE, lekarz powinien wydrukować takie zwolnienie lekarskie i przynosi do danej firmy zwolnienie lekarskie i tu działamy, można powiedzieć, na starych zasadach. To, co już wcześniej mówiłam, jeżeli chodzi o płatnika składek, pełnomocnictwo może być udzielone tylko i wyłącznie do zaświadczeń lekarskich. Wygląda to wtedy w ten sposób, że jak wejdziemy na zakładkę płatnika, w zakresie danych płatnika nie mamy nic więcej jak tylko zaświadczenia lekarskie. Także tutaj możemy też udostępnić. Już czytamy. O, nie słychać. Halo. A to nie wiem, powiem szczerze, co się stało, że nie słychać. A dobra, to słychać. Ja cały czas słyszę cię doskonale, może to kwestia no to u Państwa. A nie, jest dobrze, okej. Okay. Piszą tak? Panie, że jest dobrze, bo to tak jeżeli... człowiek, okej, okay, dziękuję bardzo. Czasami jeżeli nie słychać, to dobra. Trzeba się jakby wyłączyć ze spotkania i ponownie dołączyć. Włączyć, dobra, dziękuję bardzo. Wracając, okay. Dzięki Madziu. Wracając... Tak jak mówiłam, to możemy sobie przejrzeć, jaką rolę mamy udostępnioną. I teraz bardzo proszę, ustawcie sobie Państwo co do zwolnień lekarskich subskrypcję. Będzie Wam po prostu... Tak. Jest zapytanie, czy dyrektor sam sobie udziela pełnomocnictwa w szkole w przypadku zmiany dyrektora czy organ prowadzący. Tylko teraz tak, moje pytanie jest takie. Czy dyrektor będzie udzielał sobie pełnomocnictwa, czyli on będzie obsługiwał, czyli musi, czyli pełnomocnictwo będzie dla dyrektora? Nie, na pewno będzie sytuacja taka, że pan dyrektor jako osoba przedstawicielska z tej firmy, bo tam wtedy wpisujemy dane dyrektora, upoważnia panią Kowalską jako tego pełnomocnika, bo prawda jest taka, że pan dyrektor nie musi mieć tam dostępu do tych zwolnień, to księgowa czy kadrowa będzie miała dostęp i jak się zmieni dyrektor, to nie trzeba tego zmieniać. Jeżeli ta osoba dalej pełni te same obowiązki, nie, nie musicie Państwo tego zmieniać. Jeżeli o to Pani chodziło, o tak, jeszcze moje zapytanie. Bo jeżeli będzie sytuacja, że no dyrektor udzieli pełnomocnictwa, ale sobie, no to wiadomo, że takie pełnomocnictwo i dyrektor zmienia się, no to dyrektora trzeba będzie odwołać z tego. Ale tak jak mówię, jeżeli dyrektor... I ta osoba dla tej osoby i ta osoba dalej pełni te same funkcje, czyli dalej jest jako kadrowa czy jako księgowa, to nie trzeba tego zmieniać. Także tutaj tak to wygląda. Wracając do elektronicznych zwolnień lekarskich, bardzo proszę ustawcie sobie Państwo subskrypcję. Naprawdę ułatwi Państwu życie w tych ustawieniach, ustawienia subskrypcji. Tutaj jeszcze podpowiem, jak wejdziecie, to tutaj macie, wypisałam, które dane dotyczą płatnika, bo tutaj też musimy uważać, jak wejdziecie sobie w filtr, to w filtrze, w filtrze, w nazwie wpiszcie zaświadczenia i wyjdzie Wam 6, o ile dobrze pamiętam, 6 typów zdarzeń, ale tam będzie na końcu płatnik albo ubezpieczony. Wy wybierzcie takie zdarzenia. Wystawianie nowego zaświadczenia lekarskiego płatnik. To jest informacja, że jeżeli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie, i wpłynie takie zwolnienie lekarskie świeżo wystawione przez płatnika, to będziecie mieli albo maila, albo SMS-a. Anulowanie zaświadczenia lekarskiego płatnik, ta sama sytuacja. Jeżeli lekarz anuluje zwolnienie, to też przyjdzie Wam informacja. Jeżeli lekarz w miejsce anulowanego wystawi nowe zaświadczenie, też będziecie mieli taką informację. A także powiadomienie o uznaniu zaświadczenia wstecznego za uzasadnione, to jak najbardziej z tego względu, że jeżeli lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia do 3 dni, do tyłu, do przodu, znaczy się, że jeżeli idę w piątek, a w piątek w sumie cały dzień byłam w pracy,
to możemy powiedzieć lekarzowi, nie, w sobotę, w niedzielę posiedzę w domu bez problemu, a od poniedziałku proszę mi wystawić dopiero zwolnienie. I w drugą stronę, w piątek tak źle się czuliśmy, że nie poszliśmy do lekarza, też można lekarzowi powiedzieć, że proszę mi wystawić, jest i dopiero w poniedziałek idziemy do lekarza, proszę i u lekarza mówimy, proszę mi wystawić zwolnienie od piątku, bo już w piątek nie byłem. I to jest wszystko ok. Jeżeli jest zwolnienie wystawiane poza te ramy, czyli lekarz miał wystawić zwolnienie, w karcie wszystko jest, a nie wystawił takiego zwolnienia, to pamiętajmy, że lekarz musi uzupełnić to zwolnienie, ale jeżeli uzupełnia takie zwolnienie, to takie zwolnienie wpływa do wyjaśnienia w ZUS-ie. Ono ma status wtedy taki wsteczny do uzasadnienia. Wpływa takie zwolnienie wtedy do Wydziału Orzecznictwa i główny lekarz orzecznik analizuje dokumentację medyczną, czy takież zwolnienie powinno być. No jeżeli i wtedy jest kontakt, pismo do lekarza, żeby udostępnił, co tam się działo. I tutaj, jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, że jest wszystko ok, to zmienia takie zwolnienie status na uzasadnione medycznie albo nieuzasadnione medycznie. I tak jak sobie ustawicie te cztery typy zdarzeń i ustawcie sobie, czy chcecie SMS-em, mailem i będziecie mieli Państwo informacje. I będzie Wam przychodziła. I tak jak mówiłam, jak lekarz wypełni zwolnienie, to takie zwolnienie i już wyślę, wpływa Wam wiadomość w zakładce płatnika, wiadomości, jest informacja, że nasz ubezpieczony jest na zwolnieniu. I tutaj też w dokumentach i wiadomościach, zaświadczeniach lekarskich, tutaj w tych dokumentach, we wiadomościach sprzątajcie sobie, że tak powiem od razu. Jak odczytaliście wiadomość i już przerobiliście, usuwajcie sobie, żeby tutaj Wam nie bałaganiło się. Następnie w dokumentach i wiadomościach, w zaświadczeniach lekarskich, tak jak mówiłam, tu są dokumenty, które są podstawą do wypłaty danego zasiłku. Bo tutaj jest to zwolnienie, jest zintegrowane, ten dokument jest zintegrowany z elektronicznym podpisem lekarza. I można drukować. Ja w slajdzie mam, że nie należy drukować dokumentu elektronicznego, bo tak jak mówię, wypłata należy się na podstawie tego elektronicznego dokumentu. Jak najbardziej możecie Państwo sobie wydrukować, bo różne są specyfika pracy. Może jedna osoba ma dostęp do PUE, a inne faktycznie wyliczają te zasiłki czy wynagrodzenia chorobowe. Możecie sobie wydrukować, ale jeżeli będzie jakaś kontrola czy cokolwiek, to zawsze pamiętajmy, należy okazać się plikiem elektronicznym. I taki wydruk ma charakter informacyjny, ale Państwu do przygotowania wynagrodzenia, wypłaty zasiłku czy wynagrodzenia, takiż dokument wystarczy. Ja to miałabym do Państwa prośbę. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie zapisują sobie tych dokumentów, prosiłabym, dobrze by było, ok, one mogą być w PUE jak najbardziej, ale są różne sytuacje. Sami Państwo wiedzą, że internet, czasami coś się dzieje, że no nie mamy tego internetu, urwie się nam, zapisujcie Państwo te pliki elektroniczne. Chciałam pokazać, bo jak teraz tak, jak otworzycie taki plik, jak sobie go zapiszecie, to będziecie raz, drugi, jakbyście Państwo przyjrzeli się, to jest, tu są te wszystkie dane, które są na zwolnieniu, tylko nie są w trybie tabelowym. Nie są po prostu w tabeli napisane, tylko są w notatniku. Pamiętajmy, że też elektroniczne zwolnienia powinny być, tak jak mówiłam, wyeksportowane z PUE i przechowywane przez płatnika przez co najmniej 5 lat w formie elektronicznej. Z tego względu, że 5 lat wstecz jest, do 5 lat jest przedawnienie, także tutaj dlatego trzeba trzymać. Jak wyeksportujecie, ja już pokażę, jak to zrobić. Pod elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi, jak zaznaczymy po lewej stronie kropeczkę,
klikniemy przeglądaj dokument, to otworzy nam się dane zwolnienie lekarskie i możemy obejrzeć to zwolnienie lekarskie. Mamy zaznaczoną kropeczkę, jak klikniemy pobierz dokument, to ten dokument zapisze nam się gdzieś w komputerze. Ja tutaj bym proponowała, ale to już według Państwa upodobań, jak Wam będzie najwygodniej, ale tutaj tak z praktyk, jak mi płatnicy opowiadają, to najlepiej jest utworzyć sobie folder, gdzieś w komputerze folder typu 2020 rok. Jeżeli mamy miesięcznie dużo zwolnień, to jeszcze w tym folderze 2000 ESLA na przykład 2020, jak sobie utworzycie, w tym folderze miesiące i przekładamy do danego miesiąca te zwolnienia, które zostały wypłacone, czyli zgodnie z wykazaniem w miesięcznym RSA, bo tak będzie najprościej Państwu szukać. Jeżeli ja wejdę w RSA, nie wiem, październikowe i tam będzie Kowalski i Nowak, to wtedy w październik wrzucam te zapisane zwolnienia Kowalskiego i Nowaka. I tak jak mówiłam, albo klikacie pobierz dokument, to wtedy ściągamy pojedynczo dokumenty, zapisujemy, bądź po prawej stronie są checkboxy, możecie zaznaczyć checkboxy, klikniemy eksportuj i wyeksportują nam się kilka tych zwolnień. Zapisują się one wtedy z taką nazwą. Ale tak jak mówię, nie bójcie się Państwo, otwórzcie ten plik, przyjrzyjcie się, one się zapisują w XML-ach. Jak otworzycie, przyjrzycie się, to tam będziecie widzieli, że jest imię, nazwisko, jest seria, numer, dokładnie po kolei to, co w zwolnieniu. I jest też imię, nazwisko. Tutaj też proponuję, dodajcie sobie, zmieńcie sobie tą nazwę z przodu, dodajcie imię, nazwisko ubezpieczonego, żeby później, o tak jak tutaj na przykładzie jest dodane imię, nazwisko ubezpieczonego i wtedy łatwiej jest w plikach nam później wyszukać, na podstawie którego pliku zostało wypłacone zwolnienie lekarskie. Jeżeli będziecie eksportować zwolnienia, tak jak pokazywałam, poprzez eksportuj, czyli z prawej strony tam są checkboxy, kwadraciki zaznaczone, to w tym momencie kilka nam się ściągnie, tyle ile zaznaczycie. I tak samo otwieracie każde zwolnienie i zapisujecie sobie w tym naszym folderze, który mamy, czy miesiąc. Jeżeli macie rocznie niedużo tych zwolnień, to wtedy nie trzeba miesięcznie tworzyć. No ale jeżeli jest dużo miesięcznie, to proponuję, żeby jeszcze stworzyć i zapisywać, bo może być sytuacja, że przyjdzie kontrola. Kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie ta kontrola, bo na razie ze względu na sytuację no nie ma aż tak, ale mówię, jeżeli przyjdzie i tak jak wcześniej kontrolujący prosił Państwa o wgląd w zielone zwolnienia lekarskie, to teraz może poprosić o wgląd właśnie w pliki elektroniczne, a tu nagle nie działa internet i co wtedy? Nie będziecie Państwo mieli dostępu. Dlatego bardzo proszę, trzeba zapisywać te pliki sobie na pulpicie. Po wyeksportowaniu, czyli po zapisaniu tych plików, można sobie zrobić porządek w tych zwolnieniach lekarskich. I teraz tak, te archiwa, tam na dole mamy archiwum, przenieść do archiwum i przywróć z archiwum. To nie jest takie prawdziwe archiwum. To jest archiwum, żebyśmy mogli sobie posprzątać tutaj w tych danych. Bo jeżeli zaznaczymy, że dane zwolnienia przeniesiemy do archiwum i tu nie będziemy zaznaczać okazuj archiwalne, to po prostu na tej stronie nie będziemy widzieć tych zwolnień. Ale pamiętajcie, że w razie jakby coś było potrzebne, te zwolnienie, zaznaczymy pokazuj archiwalne, one są wtedy kursywą i bez problemu możemy przywrócić z archiwum i jeżeli coś potrzebujemy tutaj sobie też sprawdzić to zwolnienie lekarskie. Tak jak tutaj widzicie, mamy przenieść do archiwum, przywróć z archiwum, także bez problemu możecie posprzątać sobie w bazie, jeżeli jest dużo. I teraz, jak już opracowaliśmy sobie zwolnienia, te w dokumentach i wiadomościach zielone, mamy też zakładkę zwolnień lekarskich w panelu płatnika zaświadczenia lekarskie. Tutaj są zaświadczenia lekarskie przetworzone przez ZUS. Zobaczcie Państwo, że widzicie te zaświadczenia z
ze statusem. Status wystawiony to jest taki najbardziej optymalny i najbardziej niezbędny, że tak powiem, status, najfajniej jak taki status jest, bo to jest po prostu zwolnienie poprawnie wystawione przez lekarza i nic się z nim nie dzieje. Tutaj też pamiętajcie Państwo, że widzicie zwolnienia z ostatnich 12 miesięcy. Ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, tylko cofnę się, bo mi się teraz coś przypomniało. W tych zaświadczeniach lekarskich, gdzie są te zwolnienia zielone, jak ja to mówię, mamy kod systemu. To tylko tak dla Państwa informacji powiem, że są dwa kody. Może być NPI, znaczy się, że to jest PUE zwolnienie. Lekarz wypisywał w PUE, tak jak Wy macie tutaj swoje zakładki, tak lekarz ma swoją zakładkę i tutaj wypisywał w PUE zwolnienia lekarskie. Jeżeli będzie GAP, znaczy się, że pisał ze swojego systemu. Jest podłączony swoim systemem do PUE i z tego swojego systemu spływają zwolnienia. I tak jak teraz wracając z tych przetworzonych w panelu płatnika, widzicie z 12 miesięcy ze statusem. Analizujcie i jak przychodzą wiadomości, przeglądajcie te zwolnienia lekarskie, bo może się zdarzyć, że jakieś zwolnienie gdzieś po drodze, a może być sytuacja, że wypłaciliście i jest anulowane. Wtedy należy wyjaśnić sobie sytuację, co się zadziało. I tak jak mówiłam, status wystawiony to jest najbardziej ten optymalny status, który powinien być. Skorygowane to jeżeli ubezpieczony ma dłuższe zwolnienie lekarskie i lekarz orzecznik ZUS wezwał ubezpieczonego tutaj na komisję. No i okazuje się, że jednak skraca mu to zwolnienie, bo po badaniu okazuje się, że jednak nie należy mu się to zwolnienie. W tym momencie takie zwolnienie będzie miało status skorygowany i będziecie mogli sobie obejrzeć. Następnie mamy status anulowany, czyli takiego zwolnienia nie czytamy. Jak lekarz się pomylił w zwolnieniu, to takie zwolnienie, które było wystawione i je anuluje, zmienia status na anulowany i wystawia nowe zwolnienie, które będzie miało znowu status wystawiony. Następnie to, co mówiłam, jest wsteczne do wyjaśnienia, czyli lekarz wystawił je poza obowiązującymi terminami i wstecznie, jeżeli później te terminy będą, wszystko będzie ok, lekarz orzecznik zaaprobuje to, to będzie wsteczne uzasadnione medycznie i wsteczne nieuzasadnione medycznie. To sobie zobaczcie i teraz tutaj jak macie te zwolnienia, to co mówiłam, poprawianie błędów, to tutaj pamiętajmy, że lekarz musi poprawić. Moja też ogromna prośba, jeżeli zdarzy się sytuacja, że ubezpieczony dzwoni i mówi, że był u lekarza, a wy tego zwolnienia nie widzicie, to próbujmy najpierw, żeby ten ubezpieczony, bo często jest tak, że ubezpieczony najszybciej ma dostęp do lekarza, ten pacjent, żeby zadzwonił do lekarza z tego względu, że jeżeli płatnik nie widzi zwolnienia lekarskiego, to najczęstszą przyczyną jest błędne wystawienie przez lekarza. Lekarz zaznacza na zwolnieniu, że po prostu już nie pracujemy u tego płatnika, że ta osoba nie pracuje u tego płatnika. Także najlepiej, żeby taka osoba skontaktowała się z lekarzem. Jeżeli lekarz mówi, że jest wszystko ok, to wtedy proszę o kontakt z nami. Będziemy sprawdzać, co jest nie tak i wyjaśniać, dlaczego tego zwolnienia nie ma, jeżeli ono faktycznie jest w systemie. To, co mówiłam, możecie Państwo filtrować te zwolnienia lekarskie, podacie, także tutaj możecie Państwo ładnie pracować. I tutaj już z tych przetworzonych danych, które możecie sobie przejrzeć, możecie eksportować dane do systemów kadrowo-płacowych, są to pliki CSV i możemy tutaj je zaczytywać do pliku do programów kadrowo-płacowych, czyli nie musicie nawet, jeżeli poustawiacie sobie wszystko ładnie, to system będzie zaciągał. Można też, jak zaciągniecie tutaj jako eksport tych zwolnień, to zapisze się nam plik i
Tutaj pamiętajcie też, jest wyjaśnienie na stronie internetowej, że trzeba po prostu ustawić kodowanie z tymi naszymi polskimi znakami, z tego względu, że sieci później źle się czyta. I można, tak jak mówię, stąd eksportować sobie dane. Ja tylko powiem jeszcze, że możecie Państwo tutaj od razu, jak macie zwolnienia lekarskie, zaznaczamy dane zwolnienie, możemy sobie przejrzeć to zwolnienie, możemy zobaczyć korektę tego zwolnienia, a także możemy złożyć wniosek o kontrolę zaświadczenia, o kontrolę zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego. Wtedy jest analizowane, czy faktycznie jest to zwolnienie zasadne. Ale także możecie, jeżeli jesteście małą firmą, możecie złożyć wniosek Z3, czyli zaznaczamy dane zwolnienie, klikamy wystaw zaświadczenie płatnika składek i ściąga nam z systemu wasze dane, dane osoby ubezpieczonej i serię i numer zwolnienia. Uzupełniacie Państwo podstawy i wysyłamy wniosek Z3. Wniosek Z3 już teraz jest o tyle fajnie, że przecież nie trzeba zwolnienia lekarskiego. Wysyłacie i jeszcze w ogóle jest rewelacyjnie, że podpisujecie profilem PUE. Także tutaj proponuję korzystać tutaj z Z3, żeby wysyłać sobie wnioski już poprzez PUE. Następnie mamy raporty. Możemy sobie przygotowywać raporty, które będą zasilały programy kadrowo-płacowe. Jeżeli nigdy nie ustawialiście tego Państwo, no to trzeba kliknąć ustaw adres i e-mail i hasło. Ustawiamy to sobie. I w tym momencie macie możliwość ustawienia tego harmonogramu, tylko że tu od razu powiem, jeżeli jesteście tylko duży płatnik, powyżej 1000 osób, możesz mieć harmonogram codzienny. Inni płatnicy mają tygodniowy albo miesięczny. I wtedy ustawiacie sobie od jakich chcecie, czy co tydzień, czy co miesiąc. Możecie też, jest bardzo fajna sytuacja, macie możliwość też, jeżeli zaznaczycie, że chcecie dokumenty ESLA, czyli te z podpisem elektronicznym, wtedy nie musicie już zapisywać tych plików z danymi, a będą one z raportami zapisywały się Państwu tak, jak sobie udostępnicie tą u siebie ścieżkę. Także też naprawdę no, na dzień dzisiejszy macie bardzo fajne możliwości. Także proszę sobie popatrzeć te raporty. Możecie też zamówić raport jednorazowy. On jest generowany niezależnie od tych cyklicznych, także tutaj naprawdę i to zasila nam programy kadrowo-płacowe. Z tym, że tutaj, jeżeli chodzi o te raporty, to tutaj najlepiej porozmawiać z informatykami, żeby oni to Państwu ustawili, bo tak jak jest poradnik dla Państwa, raporty ESLA dla płatników, instrukcja dla producentów programów kadrowo-płacowych, ale nie poczytamy tego, bo to jest język dla naszych informatyków, żeby tutaj wszystko ładnie poustawiali. I to, co już mówiłam, możecie złożyć wniosek o kontrolę. Także tutaj ja mam ogromną prośbę. Możecie złożyć wniosek o kontrolę zaświadczenia, wniosek wystaw zaświadczenie, czyli Z3 złożyć za danego ubezpieczonego. I nie musicie tworzyć tego w systemie. To znaczy nie musicie pisać tego wniosku, drodzy Państwo. Wszystkie dane, o których mówiłam, są na stronie internetowej. Jeżeli wejdziecie na stronę internetową www.zus.pl, baza wiedzy o platformie usług elektronicznych, tutaj mamy ładnie wszystko opisane. Bądź o elektronicznych zwolnieniach lekarskich, też macie Państwo wszystko ładnie na stronach internetowych. Polecam korzystać. Polecam korzystać z tych e-wizyt. Naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo fajna sprawa. Ja mam pytanie, to znaczy, czy macie Państwo jakieś zapytania, czy coś jeszcze szerzej chcielibyście, żebym Państwu domówiła, czy cokolwiek. Ja bardzo polecam korzystanie ze strony internetowej www.zus.pl.
Bardzo fajna jest informacja o kwarantannie i izolacji. Poczekajcie Państwo, jak sprawdzić. O. Jeżeli chodzi, zobaczcie, o kwarantannę i izolację, bardzo fajna jest informacja, jak to wszystko jest pokazane, tak jak mówiłam w panelu płatnika, kwarantanna pod zaświadczeniami lekarskimi. Macie wszystkie informacje, tylko tak jak mówię, no najgorsze jest to, szkoda, że nie ma tutaj, że nowo wpływające wiadomości, żeby były na ciemno, żebyście widzieli, co jest świeże, no niestety tak nie jest, ale mówię, no myślę, że już teraz te grudniowe wszystkie kwarantanny i izolacje, które będą wpływały, już nie będą przysparzały Państwu tylu problemów, ile ostatnio przysporzyły, wiem, co się zadziało po aktualizacji danych, zostały one skrócone, przedłużone, od przodu skrócone, od tyłu, no mówię, no bo wtedy troszeczkę inaczej to było. No na dzień dzisiejszy laboratoria wpisują i powiem szczerze, że wygląda to też w ten sposób, że laboratoria nie udostępniają wyniku, dopóki nie wpiszą do systemu EPW, czyli naprawdę na bieżąco to jest robione. Czy mają Państwo jakieś zapytania, w czym bym mogła pomóc teraz, bo szczerze mówiąc, co do samej prezentacji, co do samego PUE, to najlepiej, jak mówię, siądziecie Państwo sami, przejrzycie Państwo sami i jeżeli będą pytania, to zapraszam albo na e-wizytę, albo zapytanie po prostu napisać do nas, czy na PUE, bo mówię, w internecie na dzień dzisiejszy cokolwiek, jakakolwiek nowość wchodzi, jest już wszystko na stronach ZUS-owskich podane. Także z mojej strony to tyle. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Powiem Pani tak, jak długo się czeka na odpowiedź. Wszystkie odpowiedzi za 64, o co to chodzi, bo ja zasiłkowa nie jestem, proszę mi napisać. Za 64, bo ja tak nie pamiętam, powiem szczerze. A poczeka Pani, ja zaraz zobaczę, co to jest za 64. Jeżeli to jest zaświadczenie jakieś, no to powinno być w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o, jeżeli to było do wypłaty zasiłku, no to niestety zasiłki do 30 dni. I tak poczekajcie Państwo, ja zobaczę, co to jest za 64. A, ustalenie okresu zasiłkowego. Ops, ustalenie okresu zasiłkowego. O Jezu, niestety 30 dni. Do 30 dni. Tak, materiały ze szkolenia będą udostępnione. Ja zaraz tutaj Pani Magdzie podeślę wszystko. Będziecie, ja tam więcej Państwu doślę, ale ze względu niestety właśnie czasami na problemy z internetem, więcej mówię niż pokazuję z tego względu, a ja podeślę Państwu, bo informacje właśnie, jak rozpoczynamy pracę z PUE, później dalej o kwarantannie i izolacji od strony płatnika ubezpieczonego, także bez problemu to Państwo będziecie mieli. A jeżeli chodzi o ustalenie okresu zasiłkowego, to tak jak mówię, niestety 30 dni. Najlepiej jak lekarz pisze, jeżeli jest to kontynuacja zwolnienia, czyli nie ma dnia przerwy, żeby było to A na zwolnieniu. Wtedy jeżeli jest A, no to tutaj nie mamy problemu, ale jeżeli zrobi ubezpieczony weekendową przerwę, to niestety musicie Państwo do nas pisać. Także no, jak niestety są przerwy, to nie, to ma Pani pecha i trzeba do ZUS-u pisać. I chociaż mówię, komórka zasiłkowa, która zajmuje się odpowiadaniem, dziewczyny naprawdę starają się, jeżeli chodzi o koszalin, to dziewczyny naprawdę starają się, jeżeli nic się nie dzieje i wszyscy są zdrowi, to starają się szybciutko odpowiadać. Także dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo, bardzo dziękuję Pani Marcie za dzisiejsze szkolenie i przypominam, ci z Państwa, którzy są zainteresowani obsługą programu Płatnik,
Zapraszamy wspólnie z Martą już 8 grudnia w najbliższy wtorek na to szkolenie. Przypomnę, 10 szkolić się będziemy z zasiłków krótkoterminowych, a 16 grudnia z małego ZUS-u plus. Ja serdecznie dziękuję Marcie, dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. Odpowiadając na pytanie Pani Anny, czy będą materiały, oczywiście prezentację Państwo otrzymacie. Poza tym też, jeżeli byłyby jakieś pytania, proszę pisać, przekażemy je do Pani Marty. Życzę Państwu przyjemnego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w takim samym gronie 8 grudnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia.